Ta historia przydarzyła się mojemu tacie pewnej burzowej nocy w Glenwood w stanie Colorado. Był rok 1980. Mój tata pracował jako elektryk inżynier i właśnie wracał z pracy. Pracował w bardzo późnych godzinach po to, aby przerwy techniczne nie przeszkadzały innym pracownikom w środku dnia. Nie było to więc nic nadzwyczajnego, że wracał do domu grubo po północy. Mieszkał w niewielkim drewnianym domku, który dzielił z jednym ze swoich przyjaciół. Z nieba leciał intensywny deszcz, a blask błyskawic co jakiś czas na chwilę oświetlał przemoknięte pobocze drogi. Część trasy mojego taty prowadziła przez drogę gruntową. Przejeżdżał właśnie obok wielkiego drzewa, które było punktem orientacyjnym, kiedy nagle zauważył kogoś siedzącego pod drzewem. Gdy się przyjrzał, dostrzegł młodą kobietę. Miała długie, blond włosy, a jej ubranie było zupełnie nieprzystosowane do panującej pogody. Na nogach trzymała jakiś czerwony worek. Mój tata był dobrym człowiekiem i zawsze pomagał innym, dlatego postanowił się zatrzymać. Zaproponował jej, aby przeczekała burzę w jego domu. Dziewczyna podniosła wzrok i podziękowała, uśmiechając się. Wsiadła do auta i razem ruszyli dalej. Dziewczyna zaczęła opowiadać, że była na wycieczce w kanionie nieopodal, kiedy nagle rozpętała się burza. Tata uśmiechnął się, po czym powiedział, że nie wybrała najlepszego ubioru na taką wyprawę. Dziewczyna również się uśmiechnęła i oznajmiła, że to była jej pierwsza taka wycieczka i nie wiedziała, jak się na nią przygotować. Tata spytał, czy ma jakieś rzeczy, które chciałaby u niego wysuszyć. Swój wzrok oznajmująco skierował na worek, który dziewczyna wyjątkowo mocno trzymała. Lekko zrzedła jej mina, po czym oschle odpowiedziała: nie, dzięki. Po tym, jak mój tata zapytał jej, gdzie mieszka, atmosfera zrobiła się bardzo dziwna. Zaczęła mu opowiadać, że nie ma w okolicy żadnych przyjaciół ani rodziny. Nie umiała też określić dokładnie, gdzie mieszka. Jedyne co powiedziała, to że mieszka zbyt daleko, aby jechać tam w taką pogodę. Tata pomyślał wtedy, że dziewczyna jest jakaś nieobecna, a to co mówi nie składa się w całość. Gdy dojechali na miejsce, przypomniał sobie, że jego współlokator wyjechał na weekend i nikogo nie ma w domu. Pomyślał, że mógłby zaproponować jej spanie w pokoju przyjaciela, jednak byłoby to trochę niezręczne, aby zrobić to bez jego zgody. Pamiętajcie, że był rok 1980, więc mój tata nie mógł po prostu do niego zadzwonić i zapytać. Zaproponował jej więc spanie na kanapie, po czym dał jej parę ręczników do osuszenia się. Wyciągnęła swoją lewą rękę, wciąż mocno trzymając przy sobie czerwony worek. Tata uświadomił sobie, że nawet się sobie nie przedstawili. Przedstawił się, po czym dziewczyna odpowiedziała: miło mi, ja nazywam się Mary Lou. Mój tata poczuł się trochę swobodniej. Włączył telewizor, po czym podał jej pilota. Przez chwilę leciała po kanałach, po czym zatrzymała się na jakimś thrillerze. Akurat była scena, w której grupa ludzi zostaje rozstrzelana. Mary była tym faktem niezwykle podekscytowana. Tak bardzo, że zaczęła się niepokojąco głośno i radośnie śmiać. Tatę mocno zaniepokoił ten fakt. Powiedział, że chyba trochę za bardzo się ekscytuje, jak na tak tragiczną scenę. Wtedy zaczął wypytywać Mary o jej życie, a sprawy przybrały jeszcze dziwniejszy obrót. Gdy zapytał się, czy jest w związku, ta wskazała palcem na swój pasek i opowiedziała mu historię swojego ostatniego zerwania. Twierdziła, że jej chłopak znęcał się nad nią psychicznie. W końcu Mary nie wytrzymała i postanowiła zawiązać mu na szyi ten właśnie pasek. Zacisnęła go mocno na jego szyi, po czym zaciągnęła go do lasu. Chłopak błagał, aby przestała. Ta jednak śmiała się i nie zamierzała okazać mu żadnej litości. Opowiadała o tym wszystkim z wielką ekscytacją, tak jakby była z tego dumna. Następnie mój tata powiedział, że przecież zrobiła to w obronie własnej. Wtedy Mary odpowiedziała: nie, gdyby tak było, on byłby już martwy. Mój tata czuł w sobie coraz większy niepokój. Wtedy Mary zaczęła mu opowiadać o tym, jak jej matka umarła na stole operacyjnym. Lekarz, który przeprowadzał operację, był cały poplamiony krwią, gdy powiedział jej, że z jej matką wszystko będzie dobrze. Jak mogło być z nią dobrze, skoro jej wszystkie wnętrzności wylądowały w śmieciach? Powiedziała i splunęła. Wtedy Mary ponownie skupiła całą swoją uwagę na brutalnym filmie, a po chwili dodała: kocham widok krwi, to mnie fascynuje. Uwielbiam, gdy ludzie umierają w tak brutalny sposób. W tym momencie mój tata miał już dość. Był od niej znacznie wyższy i silniejszy, a mimo to był bardzo zestresowany i zaniepokojony tym, na co stać tę dziewczynę. To, z jakim spokojem i pewnością opowiadała o tak brutalnych rzeczach, trzymając ciągle worek z niewiadomą zawartością, sprawiło, że na jego ciele pojawiły się ciarki. Potrzebował jakiegoś planu. Na szczęście w tym samym momencie wpadł na pomysł. Mam przyjaciela, który jest księdzem w kościele nieopodal. Ma dostęp do wielu izb, które należą do tego kościoła. Myślę, że czułabyś się znacznie lepiej tam niż na mojej kanapie. Nakarmią cię, a rano zorganizują transport, który zabierze cię do domu. Mogę do niego teraz zadzwonić, to parę kilometrów stąd, powiedział bardzo pewny siebie. Mary bardzo ucieszyła ta informacja. Zgodziła się i podziękowała. Tata uśmiechnął się, a w głębi serca poczuł wielką ulgę. Nie ma sprawy, przynajmniej tyle mogę dla ciebie zrobić. Gdy tylko mój tata podszedł do telefonu i zaczął wybierać numer, Mary Lou powiedziała demonicznym głosem: „Nienawidzę księży, nienawidzę ich”. Wymówiła to, jakby była zahipnotyzowana, a w jej oczach widać było wściekłość. Zachowywała się tak, jakby coś w nią wstąpiło. Mój tata nie wytrzymał. To już nie była jakaś głupia gra, w którą chciało mu się bawić. Stwierdził, że to było już za wiele, a jego nerwy i cierpliwość osiągnęły swój limit. Niskim i zdecydowanym głosem powiedział: „Musisz stąd wyjść i masz to zrobić natychmiast”, wskazując palcem na drzwi frontowe. „Tam są drzwi. Nie wyobrażam sobie zasnąć spokojnie, gdy jesteś w pobliżu”, kontynuował. Burza już osłabła. Czuję się źle, każąc iść ci samotnie w taką pogodę, ale nie mam innego wyboru. Mary patrzyła na niego, nie okazując żadnych emocji. Po chwili po prostu wzruszyła ramionami. Mój tata odprowadził ją do drzwi, chcąc się upewnić, że na pewno sobie pójdzie. Wciąż miał na uwadze fakt, że w worku może być jakaś broń. Musiał być gotowy na wszystko przez ten krótki odcinek czasu. Mary szła bez słowa w stronę drzwi, po czym odwróciła się, uśmiechnęła i powiedziała spokojnie: „Na razie, wierzę, że niedługo znów się zobaczymy”. Zaczęła coraz bardziej oddalać się od domku. Gdy mijała jedną z latarni, odwróciła się ostatni raz, patrząc przez chwilę na mojego tatę, po czym zniknęła w ciemności. Mojemu tacie nie dawało to spokoju. Postanowił zadzwonić następnego dnia na policję, obawiając się, że ta dziewczyna może ciągle być gdzieś w okolicy. Po tym, jak opowiedział o tym swojej dziewczynie, która potem została moją mamą, ta stwierdziła, że dobrze postąpił. Twierdziła, że ta dziewczyna była niezrównoważona psychicznie i obawiała się, że ta mogłaby zakraść się do domu mojego taty, a następnie go zabić. Policja niczego nie znalazła. Oznajmili tylko, że te okolice są pełne wędrowców i podróżnych. Pewnego dnia mój tata popełnił duży błąd, mówiąc o tym wszystkim swoim kolegom z pracy. Na końcu każdej zmiany robili sobie z niego żarty, mówiąc: „Pozdrów od nas Mary Lou”. Na szczęście nigdy więcej nie spotkał Mary Lou, ale po dziś dzień nie daje mu spokoju myśl, co mogło znajdować się w jej czerwonym worku, którego tak pilnowała. Już nigdy się tego nie dowiemy. To wydarzyło się jakieś 5 lat temu. Mój tata poszedł na emeryturę i była to dobra okazja, aby wybrać się na podróż po Stanach, o której zawsze marzyliśmy. Kupiliśmy kampera i ruszyliśmy w drogę. Byliśmy już w połowie zaplanowanej przez nas trasy i dotąd nie napotkaliśmy żadnych problemów. Cieszyliśmy się wspólnie urokiem miejsc, które odwiedzaliśmy. Kamper lata swojej świetności miał już dawno za sobą, jednak awarie, które występowały, nie były na tyle poważne, abyśmy sobie nie dali z nimi rady. Około 22 na jednej z tras nasz kamper zaczął wydawać z siebie niepokojące dźwięki. Zaparkowaliśmy w przydrożnym pubie, aby chwilę odpocząć, po czym zlokalizować usterkę. Zaproponowałem, abyśmy napili się czegoś. Po chwili zauważyłem parę motocykli zaparkowanych zaraz obok. Wyglądało na to, że w pubie gościł również jakiś klub motocyklowy. Zamówiliśmy jedzenie i coś do picia. Wtedy rozejrzałem się po pubie i zauważyłem 2 facetów w kurtkach motocyklowych patrzących się w naszą stronę. Po chwili do nas podeszli i agresywnie oznajmili, że zaparkowaliśmy na ich miejscu i mamy natychmiast z niego odjechać. Mój tata nigdy nie oszczędzał w słowach. Wiedziałem o tym, dlatego próbowałem załagodzić sprawę, zanim się odezwał. Powiedziałem, że nie ma problemu i zaraz przeparkujemy naszego kampera. Ci goście wyglądali na groźnych, a przed pubem było ich jeszcze więcej. Zapłaciliśmy i wyszliśmy. Wtedy przypomnieliśmy sobie, że nie zdążyliśmy naprawić naszego wozu. Powiedziałem tacie, aby zaczekał w środku, a ja szybko zajmę się usterką, abyśmy mogli jak najszybciej stamtąd odjechać. Wtedy podszedł jeden z motocyklistów i zapytał, dlaczego ciągle tu stoimy. Odpowiedziałem, że mamy małą usterkę i zaraz ją naprawię. Facet powiedział, że mamy 5 minut, aby stąd odjechać, po czym odsłonił pistolet. Udało mi się szybko uporać z problemem. Chwilę po tym, jak odjechaliśmy, usłyszałem dźwięk motocykli jadących za nami. Otoczyli nas i zaczęli trąbić. Nie mam pojęcia, o co mogło im chodzić. Zrobiliśmy to, o co nas prosili. Wiedziałem dobrze, że są uzbrojeni i gdybyśmy się zatrzymali, źle by się to dla nas skończyło. Powiedziałem tacie, aby za nic w świecie się nie zatrzymywał. Dzwoniłem na policję, jednak ciągle traciłem sygnał. Tata kazał mi dzwonić tak długo, aż odbiorą. Tak też zrobiłem. Kamper zaczął ponownie wydawać z siebie dziwne dźwięki. To znowu musiała być jakaś usterka. W końcu nasz kamper stanął, a motocykliści zaczęli iść w naszym kierunku. Nagle coś dostrzegli, odwrócili się i odjechali. Myśleliśmy, że to policja, która jechała w naszą stronę, jednak gdy wysiadłem, próbując ich zatrzymać, zauważyłem, że to tylko karetka pogotowia. Na szczęście motocykliści również myśleli, że to syreny policyjne. Szybko naprawiliśmy usterkę i ponownie ruszyliśmy w drogę. Wolę nie myśleć, co by się wtedy wydarzyło, gdyby nie ta karetka. Gdy to się wydarzyło, miałem tylko 10 lat, a moja siostra 12. Nasz tata zmarł, gdy byliśmy jeszcze bardzo mali. Moja mama nigdy nie znalazła sobie nikogo po jego śmierci. Czasem wychodziła na randki, jednak nigdy nic z tego nie wychodziło. Pewnego piątkowego wieczoru wyszła na jedną z takich randek. Wychodziła z domu dopiero wtedy, gdy upewniła się, że śpimy. Zawsze zamykała za sobą drzwi. Salon naszego domu łączył się z korytarzem, na którym były drzwi do naszych sypialni. Mój pokój był bliżej salonu, a mojej siostry zaraz za moim. W środku nocy obudził mnie dźwięk otwieranych drzwi. Pomyślałem, że to mama wróciła, więc obróciłem się na drugi bok i poszedłem spać dalej. Parę minut później obudził mnie huk zamykanych z dużym impetem drzwi, a po chwili do mojego pokoju wbiegła przerażona siostra. Powiedziała, że gdy się przebudziła, zauważyła mężczyznę wpatrującego się w nią. Miał na sobie długi, czarny płaszcz. Nie powiedział ani słowa, jednak gdy zorientował się, że siostra go widzi, po prostu odszedł. Wyjąłem z szafy swój kij bejsbolowy i powoli wyszliśmy z mojego pokoju. Drzwi wejściowe były szeroko otwarte. Moja siostra podeszła do telefonu i wybrała numer do naszej mamy, która następnie zadzwoniła na policję. Gdy policja przyjechała, szukali odcisków palców włamywacza, jednak nie dało się ich zidentyfikować. Najdziwniejszy był fakt, że z naszego domu nic nie zniknęło. Na parę następnych nocy pojechaliśmy do dziadków. Z rana do naszego domu przyjechała policja w celu dokładniejszego poszukiwania dowodów. Wtedy moja mama zauważyła, że na naszym tarasie brakuje jednego krzesła. Znaleziono je w lasku niedaleko nas, na wzgórzu nieopodal. Ten facet zabrał nasze krzesło, usiadł i obserwował nas. Jak długo mógł tam siedzieć? Okazało się, że w okolicy były 2 bardzo podobne włamania. Włamywacz wchodził do czyjegoś domu i nic nie kradł. Wszystkie te osoby były samotnymi matkami. Zastanawiam się, co by się stało mojej mamie, gdyby tej nocy została w domu. Parę tygodni później mężczyzna prawdopodobnie odpowiedzialny za włamania został znaleziony martwy. Jak się okazało, przedawkował. W poniedziałek Erik spojrzał w lustro i zauważył, że linia jego włosów coraz bardziej się zaokrągla. Przejechał dłonią po swojej łysiejącej głowie. No po prostu super, mam dopiero 25 lat. Ile bym dał, żeby znów mieć tak gęste włosy jak kiedyś? Przez resztę dnia wyrywał z głowy włosy, aby załagodzić swój stres. Gdy Erik obudził się we wtorek, zauważył, że na głowie pojawiły mu się nowe włosy. Nie potrafił tego wyjaśnić. To było jak magia. W środę obudził się z gęstymi i długimi włosami. Wyglądał zupełnie jak 10 lat temu. Nie potrafił wyjaśnić również tego, co stało się w czwartek. Erik obudził się z włosami, które sięgały mu aż do ramion. Spojrzał w lustro i stwierdził, że do twarzy mu z takimi włosami, dlatego postanowił ich nie ścinać. W piątek zrobiło się jeszcze dziwniej. Erik wziął do rąk swoje włosy, które sięgały mu aż do brzucha. Rosły w niewyobrażalnie szybkim tempie. Poszedł do fryzjera i poprosił go o ścięcie włosów, zanim kompletnie w nich utonie. Dla Erika radzenie sobie z tak szybko rosnącymi włosami było kłopotliwe, jednak problem został rozwiązany, przynajmniej na jakiś czas. Erik obudził się w sobotę, a jego włosy pokryły całe jego łóżko. Mimo obcięcia, włosy rosły jeszcze szybciej, zupełnie jakby ożyły. Wstał z łóżka i zaczął je ścinać nożyczkami. Te jednak prawie natychmiast odrastały. Wbiegł do salonu, aby zlokalizować, gdzie kończą się jego włosy, ale to nie wystarczyło i musiał wybiec na zewnątrz. Krzyknął, wybiegając z budynku, próbując wyciągnąć wszystkie włosy za sobą. W końcu zaczęły go spowalniać, zbierając za sobą wszelkie gałęzie i kamienie leżące przy drodze. Erik w końcu dotarł na otwartą przestrzeń. Nie wiedział, jak dłużej ma z tym walczyć. Jedyne, co mógł zrobić, to stać i czekać, aż włosy go otoczą. Zaczął krzyczeć z bezradności, kiedy włosy otaczały całe jego ciało. Pewnego dnia ktoś zauważył wielki kłębek stojący na środku pola. Miał okropny zapach i przyczepione do niego były gałęzie, a nawet niewielkie zwierzęta. Gdy policjanci rozcięli kłębek, byli zszokowani widokiem szkieleta leżącego wewnątrz. W latach 90. mieszkałem w wielokulturowej i kameralnej dzielnicy Nowego Jorku. Kumplowałem się z listonoszem, który był naprawdę miłym gościem. Miał na imię Rich. To, co stało się po Nowym Roku, było tragiczne. Obserwowałem, jak z miesiąca na miesiąc mój kolega staje się mordercą. Mimo wszystko, Rich był naprawdę w porządku. Był zwykłym, dobrze wyglądającym listonoszem, który pracował w mojej okolicy. Matka jego dziecka mieszkała niedaleko mnie. Zawsze był pogodny i miły dla każdego. W święta, niezależnie od zamożności, każdy dawał mu napiwek. Rich jednak miał także swoją ciemną stronę. Był brutalny i bezwzględny dla matki swojego dziecka, przez co dostał sądowy zakaz zbliżania się. Nieraz dotkliwie ją pobił, a nawet coś złamał. W tym roku jego nowa dziewczyna często chodziła po okolicy z podbitym okiem. Wiedziałem, że to sprawka Richa. Raz nie widziałem go przez 2 tygodnie. Było to spowodowane trwającymi procedurami w sprawie, w której był jednym z podejrzanych. Po tych 2 tygodniach zobaczyłem go w bardzo złym stanie. Po Nowym Roku sąd nałożył na niego nakaz płacenia alimentów na dziecko, nie wspominając o wciąż trwających sprawach o znęcanie się. Minęło parę miesięcy. Zobaczyłem Richa stojącego przed moim blokiem, patrzącego się w jakiś punkt na niebie. Nie wyglądał dobrze. Pewnie wpatrywałby się tak dłużej, gdyby nie to, że aż 3 razy próbowałem go zawołać. W okolicy chyba każdy słyszał, że złamał zakaz zbliżania się do swojej byłej i dotkliwie ją pobił. Rich już nie był tą samą osobą, którą kiedyś każdy znał i darzył sympatią. Bardzo się zmienił. Pewnego dnia, wracając z pracy do domu, natknąłem się na samochód należący do jednej z telewizji. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale przeszła mi przez chwilę myśl, że może chodzić o Richa. Niestety, nie myliłem się. Rich zabił swoją byłą żonę oraz swoich 7- i 13-letnich pasierbów. Cała 3 leżała na ziemi, a ich ciała były pozbawione głów. Te znaleziono w szafie. Mieszkali 2 bloki dalej ode mnie. Jeden z moich przyjaciół mieszkał w tym samym budynku, drzwi obok. Stąd znał szczegóły. Policja zamknęła wtedy cały budynek. Rich próbował zrobić sobie krzywdę, jednak został powstrzymany i zabrała go karetka. Po tym, jak wszyscy śledczy opuścili miejsce zbrodni 2 tygodnie później, wraz z moim przyjacielem wkradliśmy się przez jego ogródek do mieszkania, w którym to wszystko miało miejsce. Najgorsze wydarzyło się w kuchni. Na podłodze były ślady krwi prowadzące z salonu do sypialni. To tam Rich zaciągnął ciała. Drzwi do sypialni były wyłamane, ale nie chcieliśmy tam wchodzić. Miejsce zbrodni nie było jeszcze posprzątane i wiedzieliśmy doskonale, że nie chcemy tego widzieć. Miałem koszmary przez parę następnych tygodni. W moim bloku mieszkał pewien chłopiec. Miał 7 lat i przyjaźnił się z pasierbami Richa. Był kompletnie załamany po tym, jak usłyszał o śmierci swoich przyjaciół. Lubił mnie, więc jego matka poprosiła mnie, abym z nim porozmawiał, jak starszy brat, którego nigdy nie miał. Pamiętam, jak zapytał mnie, dlaczego ludzie krzywdzą dzieci. Odpowiedziałem mu, że to dlatego, że mają coś nie tak z głową. Zaczął szlochać, a ja próbowałem podnieść go na duchu. Wcześniej już miałem spore problemy ze snem, a po tym jak poszedłem na miejsce zbrodni, było tylko gorzej. Nigdy nie zapomnę tego ślepego spojrzenia Richa, gdy spojrzał w moją stronę. Czułem się zupełnie, jakby patrzył przeze mnie. Zastanawiam się, o czym mógł wtedy myśleć. Gdy ja i mój najlepszy przyjaciel byliśmy młodsi, namawialiśmy naszego opiekuna, żeby zabrał nas na szkolny plac zabaw w środku nocy. Żyliśmy w małym miasteczku, gdzie wszyscy się znali. Każdy był dla siebie miły, dlatego nie było to nic nadzwyczajnego lub niebezpiecznego. Tak przynajmniej myśleliśmy. Pewnej nocy chcieliśmy pobawić się w chowanego na placu zabaw. Moi rodzice na dużo nam pozwalali, dlatego zgodzili się, żebyśmy poszli. Ja byłem szukający, a mój przyjaciel i opiekun się chowali. Gdy ich szukałem, nagle pod plac zabaw powoli podjechał samochód. Miał wyłączone światła i przyciemnione szyby. Patrzyłem, jak przejeżdża, wiedząc, że ktoś, kto siedzi w środku, również mnie obserwuje. Po chwili odjechał, a ja niezbyt się tym przejąłem i wróciłem do szukania. Była już północ, kiedy nasz opiekun stwierdził, że pora wracać. Prosiliśmy go, żebyśmy mogli się jeszcze trochę pobawić, jednak był nieugięty. Zaczęliśmy wracać przez wzgórze znajdujące się za szkołą i wtedy usłyszeliśmy nadjeżdżający samochód. Odwróciłem się i zauważyłem to samo auto co wcześniej, wjeżdżające na chodnik i jadące w naszą stronę z dużą prędkością. Nasz opiekun natychmiast nas złapał i kazał biec w kierunku krzaków. Samochód jechał coraz szybciej, a my biegliśmy tak szybko, jak mogliśmy. Gdy dobiegliśmy do ogrodzenia za krzakami, nasz opiekun nas przez nie przerzucił, a następnie sam się na nie wspiął. Płot miał odstające druty, przez które zraniłem się w nogę i upadłem. Zacząłem mocno krwawić. Wtedy usłyszeliśmy, jak ktoś do nas mówi ciepłym i sympatycznym głosem: „Gdzie jesteście?” A po chwili ten głos zaczął brzmieć szaleńczo: „Wiem, że tu jesteście. Znajdę was”. Pobiegliśmy w stronę najbliższego domu. Nasz opiekun zaczął uderzać w drzwi, błagając, aby nas wpuścili. Emily, kobieta, którą znaliśmy, widząc nas w takim stanie, bez wahania otworzyła drzwi i wpuściła nas do środka, zamykając je za nami. Zadzwoniliśmy po policję i karetkę, która zabrała mnie do szpitala, gdzie zszyli mi nogę. To jednak nie koniec historii. Kilka dni później wraz z tatą oglądałem telewizję. W wiadomościach zobaczyliśmy plac zabaw, na którym ostatnio się bawiliśmy. Zobaczyliśmy dwóch medyków, okrywających czyjeś ciało płachtą. Była to dziewczyna, martwa od paru dni. Jej ciało leżało tam nieznalezione przez jakiś czas. Niestety nie udało im się znaleźć sprawcy, a to znaczyło, że ten nadal grasuje. Czasem zastanawiam się, czy jeśli ten facet dorwałby nas tamtej nocy, to skończylibyśmy tak samo jak ta dziewczyna? Czy to ona oglądałaby wtedy w wiadomościach, jak nasze ciała przykrywają płachtą? Obiecałem sobie wtedy, że już nigdy, przenigdy nie pójdę na ten plac zabaw. To wydarzyło się, gdy miałem 16 lat i nigdy nie pomyślałbym, że coś takiego mogłoby mi się przytrafić. Byłem w bibliotece i szukałem działu książek science fiction i fantasy. Gdy przeglądałem zamyślone książki, nagle ujrzałem dziwnego faceta. Miał na oko z 50 lat. Był jednym z pracowników biblioteki, więc zapytałem, gdzie znajdę dział fantasy. Wtedy on, nie odzywając się słowem, po prostu wskazał dział palcem. Podziękowałem mu i starając się nie patrzeć mu w oczy, poszedłem do działu, którego szukałem. Znalazłem książkę o tytule Gwiezdne Wojny. Byłem podekscytowany. Wypożyczyłem ją i wyszedłem. Do domu miałem jakieś 15 minut piechotą. Po 10 minutach drogi odwróciłem się za siebie i zauważyłem samochód, którego kątem oka widziałem od dłuższego czasu. Byłem przekonany, że mnie śledzi. Poczułem się bardzo niepewnie. Zawsze zwracałem uwagę na takie rzeczy, ale ten van wyglądał wyjątkowo podejrzanie. Wyglądał, jakby był spalony. W końcu van podjechał do mnie. To było przerażające przeżycie. Gdy kierowca uchylił szybę, ku mojemu zdziwieniu ujrzałem tego samego faceta, którego spotkałem pół godziny wcześniej w bibliotece. Zapytałem, dlaczego mnie śledzi, a ten odpowiedział, że chciał się upewnić, że wrócę bezpiecznie do domu. Wiedziałem, że kłamie. Nic wtedy nie odpowiedziałem. Wróciłem do domu i powiedziałem rodzicom o tym, co mi się przytrafiło. Tata powiedział, żebym jeździł wszędzie samochodem, niezależnie od tego, jak mam blisko. Myślałem, że to już koniec, ale najstraszniejsza część tej historii dopiero się zacznie. Tego samego dnia w nocy grałem na konsoli. Byłem bardzo skupiony na grze. Wtedy usłyszałem pukanie w okno. Odsłoniłem zasłonę i pewnie domyślacie się, kogo zobaczyłem. Tak, to był ten sam koleś z biblioteki. Jednak tym razem w swojej dłoni trzymał rewolwer. Nie wiem, skąd wzięła się we mnie ta odwaga, ale ruszyłem w stronę okna, otworzyłem je i z całej siły uderzyłem go w twarz. Od razu po tym pobiegłem do sypialni rodziców i powiedziałem im, co się stało. Moja mama natychmiast zadzwoniła na policję, która przyjechała w niecałe 10 minut. Znaleźli mężczyznę ukrywającego się w krzakach w naszym ogródku i go aresztowali. Niedługo później dowiedziałem się, że wcale nie był pracownikiem biblioteki. Na swoim koncie miał wiele przestępstw, takie jak napady, włamania, a nawet gwałty. Gdybym wtedy nie zareagował tak, jak zareagowałem, prawdopodobnie zostałbym kolejną z jego ofiar. Rok temu przeprowadziłem się do innego miasta. Było to małe i odizolowane od reszty świata miasteczko. Mieszkało w nim bardzo mało ludzi. Pewnego dnia stwierdziłem, że zapiszę się na treningi boksu w lokalnej siłowni. Chodziło do niej bardzo mało osób. Zazwyczaj na sali nie było więcej niż 2 osoby. Nikt nie dbał zbytnio o salę, a w powietrzu unosił się zawsze ten sam okropny zapach potu. Trenerzy również nie byli chętni do pracy, więc przez 2 miesiące praktycznie nic się nie nauczyłem. Poza tym, że im się nie chciało, to po prostu bardzo rzadko bywali na siłowni. Niestety nie miałem zbytnio dużego wyboru, gdyż było to jedyne takie miejsce w mieście. Używałem różnych sprzętów do ćwiczeń. Było tam bardzo dużo worków bokserskich, więcej niż osób, które tam trenowały. Mimo wszystko były dobrej jakości. Trener, który akurat był na sali, zawsze patrzył na mnie dziwnym wzrokiem. Nie przejmowałem się tym zbytnio i po prostu robiłem swoje. Pewnego dnia wydarzyło się coś dziwnego. Do siłowni przyszła policja i zaczęła wypytywać trenera o różne rzeczy. Usłyszałem, że mieszkańcy miasteczka regularnie znikali i policja próbowała znaleźć osobę za to odpowiedzialną. Przesłuchiwali wiele osób, jednak ich działania były nieskuteczne. To wszystko sprawiło, że w tym czasie byłem bardzo zestresowany. Jednak mimo tego wątpiłem, że ktoś mógłby mnie zaatakować, gdyż byłem dość postawnym mężczyzną. Czas leciał, a ja trenowałem dalej. Pewnego dnia przed salą zauważyłem policyjny radiowóz, a to, co zobaczyłem później, bardzo mną wstrząsnęło. Jeden z trenerów został aresztowany. Policja zabroniła wchodzić mi na siłownię. Udało mi się jednak dostrzec coś w środku, a ten widok sparaliżował całe moje ciało. Policja wyciągała z worków treningowych martwe ciała. Wszystkie worki w siłowni były wypchane ciałami ludzi, którzy zaginęli, a odpowiedzialny za to był jeden z trenerów, którego aresztowali. Zabił 6 mieszkańców naszego miasteczka, a ciała umieścił w workach bokserskich. To było ostatnie miejsce, w którym policja mogłaby szukać. Po wyjaśnieniu sprawy byłem przerażony. Wtedy dotarło do mnie, że używałem tych worków bokserskich, jednak te zawsze wydawały mi się być zbyt miękkie. Musiałem iść do łazienki, aby zwymiotować. Do dzisiaj mam po tym traumę. Postanowiłem spakować wszystkie swoje rzeczy i przeprowadzić się do innego miasta. Wciąż nie mogę zapomnieć o tym, że prawie codziennie uderzałem w worki wypełnione ludzkimi ciałami. Nie chcę nawet myśleć, czy ten zapach to był pot, czy rozkładające się zwłoki. Poprzedni najemca po prostu zniknął. Nie mam pojęcia, co się z nim stało, powiedział agent nieruchomości, dając klucze nowemu najemcy. Poprzedni mieszkaniec zniknął bez śladu i nikogo o tym nie poinformował, więc firma zajmująca się wynajmem nieruchomości podpisała umowę z nowym najemcą. Wszedł do swojego nowego domu i zaczął się rozpakowywać. Wszystko było w porządku, aż do pewnego dnia. Miesiąc po wprowadzeniu się usłyszał coś dziwnego. Halo? Kto tam jest? Mężczyzna spojrzał w dół schodów i usłyszał ponownie czyjś głos. Nachylił się, próbując zlokalizować źródło dźwięku. Pomóż nam. Mężczyznę zamurowało. Usłyszał młody głos wołający o pomoc spod schodów. Zaraz ci pomogę, poczekaj chwilę. Pobiegł do swojej sypialni, aby wziąć narzędzia. Proszę, pomóż. Ponownie usłyszał głos. Dobiegał zaraz spod niego, ale jakim cudem? Był przekonany, że głos dochodzi z podłogi, nie z piętra niżej. Jednak nie było tam żadnej przestrzeni. Wziął młotek do ręki i krzyknął: odsuń się, po czym zaczął uderzać nim w podłogę. Zrobił w niej dziurę i zaczął przez nią zaglądać. Niestety nie widział nic poza ciemnością. Wziął więc latarkę i zaczął świecić. Dostrzegł w ciemności ludzkie oko, które po chwili zniknęło, a następnie dostrzegł zęby. Mężczyzna odskoczył przerażony. Proszę nam pomóc, tutaj jest tak ciemno, nie możemy znaleźć wyjścia. Mężczyzna zaczął uderzać młotkiem w podłogę, robiąc coraz więcej dziur. Pomóż nam, błagamy. W końcu mężczyzna natrafił na coś twardego. Dziurawiąc podłogę, w końcu dostał się do metalowej klapy. Otworzył ją i zaczął świecić latarką. Niestety światło było zbyt słabe, więc mężczyzna postanowił wsunąć tam rękę. Złap mnie, wyciągnę was stamtąd. Wtedy poczuł dotyk jednej dłoni, a po chwili kolejnej i kolejnej. Zanim zdążył coś powiedzieć, ręce zaczęły wciągać go na dół. Próbując się wyrwać, do mężczyzny zaczęła zbliżać się twarz. Miała duże i zadbane usta. Zaczęła się śmiać, a po chwili polizała jego oko. W końcu udało mu się wyrwać. Na całej dłoni zauważył ślady zębów. Co jest z tobą nie tak? Nagle z ciemności zaczął słyszeć mnóstwo śmiechów. Miał dość. Postanowił wyjść i poszukać kogoś, kto może mu pomóc. Wtedy z podłogi wyłoniła się ręka, robiąc w niej kolejną dziurę i złapała go za kostkę. Mężczyzna krzyknął i zaczął uciekać. Gdy uciekał, przez podłogę przebijały się kolejne ręce, próbujące go chwycić. Na szczęście udało mu się ich uniknąć i dotrzeć do drzwi. Wtedy sufit zaczął pękać, a w jego wnętrzu pojawiły się setki twarzy. Doskoczył do drzwi, wybiegł przez nie i nigdy już nie wrócił. Miesiąc później do domu przyszła kobieta. Tak, kolejny najemca zniknął bez śladu, zupełnie jak poprzedni. Wzięła klucze i zaczęła wprowadzać się do swojego nowego domu. Mój przyjaciel Max, odkąd pamiętam, był pilnym uczniem i zdobywał najlepsze oceny w klasie. Był przy tym wysportowany, grał w koszykówkę i każdy go lubił. Pewnego dnia podczas powrotu do domu śledziła go jedna dziewczyna ze szkoły, Chloe. W pewnym momencie zaczepiła Maxa i spytała, czy nie chce zostać jej chłopakiem. To było dziwne, tym bardziej, że nigdy wcześniej ze sobą nie rozmawiali. Nie, dzięki, aktualnie nie szukam dziewczyny, odparł grzecznie i ruszył dalej. To bardzo rozzłościło Chloe. Parę dni później, podczas kolejnego powrotu Maxa ze szkoły, natknął się na trzech gości idących z naprzeciwka. Jeden z nich powiedział do Maxa: a gdzie ty do cholery idziesz? Do domu, odparł. Wtedy jeszcze nie wiedział, że jest w ogromnym niebezpieczeństwie, aż jeden z nich wyciągnął nóż. Najwyższy z nich popchnął Maxa na ziemię, po czym zaczęli go bić. Wtedy gość z nożem zaczął ranić go nim po plecach. Na szczęście ktoś widział całe zdarzenie i zaczął krzyczeć do nich, aby natychmiast go zostawili. Spłoszeni zaczęli uciekać. Mężczyzna zadzwonił po policję i karetkę, które przyjechały po paru minutach. Max odzyskał przytomność dopiero w szpitalu. Wszystko go bolało. Wtedy usłyszał, jak policjant mówi do jego mamy: udało nam się aresztować sprawców, 3 chłopaków i 1 dziewczyna. Ku jego zdziwieniu, tą dziewczyną była Chloe. Okazało się, że dziewczyna zleciła swoim kolegom pobicie Maxa. Chloe była niepełnoletnia i tylko została wydalona ze szkoły. Pozostali mężczyźni dostali karę 8 miesięcy więzienia. wychowywałem się w latach 80. w bardzo przyjaznej okolicy w stanie Georgia. Jako dziecko bardzo lubiłem spać w namiocie w moim ogródku. Praktycznie w każdy piątek wraz z moim bratem Donim rozstawialiśmy namiot i spędzaliśmy północy bawiąc się naszymi figurkami G.I. Joe. Okolica była bardzo przyjazna, jednak tuż za jej granicą było dość ponuro. To były czasy, kiedy w Stanach rósł handel nielegalnymi substancjami na olbrzymią skalę. W ciągu paru lat nasze miłe miasteczko zaroiło się od dilerów i ludzi uzależnionych. Pamiętam starszego pana o imieniu Karl. Służył w siłach powietrznych w trakcie II wojny światowej. Mieszkał zaraz naprzeciwko nas. Jego żona zmarła na raka w 1984, a niedługo później pan Karl się załamał. 3 lata po jej śmierci uzależnił się od różnych substancji. Często przemierzał samotnie ulice naszego miasteczka nocą. W końcu popadł w długi, a komornik zabrał mu dom. Pan Karl został bezdomnym. Wraz z Donim widzieliśmy go codziennie rano, śpiącego na przystanku autobusowym. Czasem, kiedy spotykaliśmy go akurat jak nie spał, to z nim rozmawialiśmy. Był naszym dobrym sąsiadem od lat, dlatego nie baliśmy się go. Zawsze był przyjazny i nigdy nie zrobiłby nam krzywdy. Pewnego dnia pana Karla nie było na przystanku. Zaczęliśmy wypytywać rodziców, co się z nim stało, jednak ci nie mieli pojęcia. Nie pamiętam, ile minęło od zniknięcia pana Karla, ale strzelam, że około miesiąc. Był piątek i wraz z bratem bawiliśmy się w naszym namiocie kuszami, które zrobił dla nas tata. Były w kształcie karabinów, całe wykonane z drewna. Na górze miały przyklejony spinacz, a przy lufie była gumka, którą naciągało się i chwytało klipsem. Gdy puszczało się klips, gumka wystrzeliwywała. Strzelaliśmy do zabawkowych żołnierzyków, kiedy nagle usłyszeliśmy głośny szelest krzaków. To była Georgia, w okolicy mieszkało mnóstwo dzikich zwierząt, głównie szopy i bezpańskie psy. Mając nasze nowe zabawki, czuliśmy się tej nocy wyjątkowo odważni. Postanowiliśmy zmierzyć się z tym czymś w krzakach samodzielnie. Wyszliśmy z namiotu i ruszyliśmy w głąb naszego ogródka, gdzie płot odgradzał naszą działkę od niewielkiego lasu. Doni miał ze sobą latarkę wycelowaną w linię drzew zaraz za płotem. Kiedy dotarliśmy do płotu, zauważyliśmy człowieka wychodzącego zza drzewa. Od razu poznałem tę kurtkę. To była stara brązowa kurtka. Natychmiast rozpoznałem również czapkę z logo US Army. Oczywiście to nie mógł być nikt inny jak pan Karl. Jednak im dłużej mu się przyglądałem, tym bardziej w to wątpiłem. Mimo że miał te same ciuchy, to wyglądał znacznie młodziej. Nie widziałem dobrze jego twarzy. Patrzył w dół i po części zakrywał ją czapką. Wtedy dostrzegłem ślady krwi na kurtce i spodniach. Patrzyliśmy na niego w bezruchu przez około 30 sekund, zanim zapytaliśmy, co tam robi. Wtedy mężczyzna schylił się i podniósł siekierę, która leżała zaraz obok jego stóp, po czym zaczął powoli iść w naszym kierunku. Rzuciliśmy na ziemię nasze kusze i pobiegliśmy w stronę domu. Wtedy poczułem, jak coś przelatuje zaraz obok mojej głowy. Uświadomiłem sobie, że to była siekiera. Ostatecznie uderzyła w nasz namiot, który się zapadł. Resztę tej nocy pamiętam jak przez mgłę. Tata opowiedział mi, że po tym jak wbiegliśmy do domu, nie mogliśmy wykrztusić ani słowa w panice. Minęła godzina, zanim opowiedzieliśmy rodzicom, co się stało. Gdy podeszli z nami do płotu, mężczyzny w ubraniach pana Karla już tam nie było. Pamiętam, jak jeszcze tej samej nocy moi rodzice rozmawiali z policjantem w salonie. Nie słyszałem już nigdy o jakichś nowinach w tej sprawie. Nie mam pojęcia, czy w ogóle udało im się go złapać. Boję się pomyśleć, co by się stało, gdyby wtedy mężczyzna nie chybił. Oczywiście było to nasze ostatnie nocowanie w ogródku. Nigdy nie dowiedziałem się też, co stało się z panem Karlem. Mój dom rodzinny leży na wsi. Po wstąpieniu do armii przez pewien czas mieszkałem u rodziców. Pewnego wieczoru piłem pod jednym ze sklepów z moim przyjacielem. Dostałem przepustkę i chciałem się trochę wyluzować. Sporo wtedy wypiliśmy. Spacerowaliśmy po okolicy i wspólnie śpiewaliśmy piosenki, kiedy podjechał do nas biały samochód. Gdy szyba się uchyliła, dostrzegliśmy kobietę w średnim wieku, ubraną na biało. Hej, chcecie sobie trochę dorobić? Zapytała nas uśmiechnięta. Totalnie pijany zapytałem, ile nam zapłaci. Wyjęła banknot $100 i powiedziała, że to zaliczka i dostaniemy drugie tyle po robocie. $200 zarobione w jedną noc. Bez namysłu się zgodziłem, po czym wsiedliśmy do jej samochodu. Jechaliśmy wąską górską drogą. Padał intensywny deszcz, a wiatr był tak mocny, że słyszałem liście obijające się o moją szybę. Przez tamtą sytuację do dziś nienawidzę tego dźwięku. Odjeżdżaliśmy coraz bardziej od zamieszkałych terenów, aż w końcu się zatrzymaliśmy. Kobieta wysiadła z auta i wyjęła łopatę oraz motykę z bagażnika. Chodźcie chłopaki, wysiadajcie. Jej wzrok był dziwny, pusty i nieobecny. Wtedy uświadomiłem sobie, że coś tu nie gra. Po chwili wyjęła pudełko, dała je nam i kazała zejść drogą w dół, po czym je zakopać. Kolejne $100, pamiętacie? W końcu wraz z przyjacielem poszliśmy i zaczęliśmy kopać. Gdy prawie je zakopaliśmy, samochód nagle ruszył i odjechał z dużą prędkością. Oszukała nas na $100. Deszcz był wciąż bardzo intensywny, a pioruny błyskały jeden po drugim. Nie mieliśmy pojęcia, co mamy zrobić w tamtej chwili. Wciąż mamy $100, zakopmy to głupie pudełko i wracajmy, powiedziałem. Mój przyjaciel ślepo patrzył w kierunku, w którym odjechała kobieta. A nie ciekawi cię, co jest w tym pudełku? Zapytał po upewnieniu się, że auta nie widać już na horyzoncie. Wtedy chciałem już tylko jak najszybciej wrócić do domu, ale on był nieugięty i bardzo chciał je otworzyć. Wtedy, nie czekając na moją zgodę, zrobił to. W środku był czarny plastikowy worek. Gdy go zdjęliśmy, zobaczyliśmy mnóstwo odciętych palców. Dokładnie 10. Były wyjątkowo małe i wyglądały, jakby należały do dzieci. Byłem przerażony, patrząc na to. Mój przyjaciel jedynie wzruszył ramionami i powiedział: hej, tu jest złoty pierścionek. Na jednym z palców faktycznie był pierścionek. I chciał go zabrać, w zamian za to, że nie dostaliśmy reszty pieniędzy. Byłem zdecydowanie przeciwko, jednak kolejny raz mój przyjaciel nie czekał na moją zgodę. Zakopaliśmy pudełko i wróciliśmy. Gdy wstałem rano, miałem gorączkę i leżałem w łóżku przez parę dni. Mój przyjaciel nawet nie próbował się ze mną kontaktować, co było dość dziwne. Nie słyszałem od niego żadnych wieści przez 15 dni po tej nocy. Zaniepokojony zadzwoniłem do jego domu. Odebrała jego mama, mówiąc, że jej syn wczoraj zmarł. Podobnie jak ja, wrócił przemoknięty do domu. Rozchorował się, wciąż powtarzając, że jest mu zimno. W końcu, po paru dniach, rodzice znaleźli go martwego w jego łóżku. Wciąż żałuję tamtej nocy. Powinienem go powstrzymać i zanieść pudełko na policję. Nigdy sobie tego nie wybaczę. To wydarzyło się, gdy miałem 7 lat. W mojej okolicy była fabryka peruk, wokół której zawsze leżało dużo włosów. Nieraz widziałem wielu pracowników pakujących pudła do samochodów. W całej fabryce było mnóstwo głów manekinów. Czasami się nimi bawiłem, kopiąc je, jakby to była piłka. Wkrótce fabryka została zamknięta i nawet pracownicy nie mieli pojęcia dlaczego. Pewnego dnia przechodziłem obok tej fabryki wraz z mamą. Spojrzała na nią i powiedziała, że najwyraźniej peruki nie sprzedają się już tak dobrze jak kiedyś. Innym razem wraz z przyjaciółmi bawiłem się w chowanego. Zbliżała się zima, dlatego coraz wcześniej robiło się ciemno. Tym razem ja byłem szukającym. Znalazłem wszystkich poza jedną osobą. Gdy w końcu się poddałem, ten wyszedł z ukrycia, którym była wspomniana fabryka. Jak wszedłeś do środka, skoro drzwi były zamknięte? Jak pójdziesz na tył budynku, to leży tam parę pudeł. Wspiąłem się po nich i wszedłem przez okno. W środku jest parapet, więc łatwo się wspiąć i wyjść na zewnątrz. Pomyślałem wtedy, że to niezły pomysł. Gdy ktoś inny był szukającym, wraz z kumplem postanowiliśmy schować się w fabryce. Wejście przez okno po pudłach było banalnie proste. Księżyc oświetlał wnętrze budynku, więc widzieliśmy w nim w miarę dobrze. Na regałach leżało mnóstwo głów manekinów z perukami. Wszystkie były skierowane tyłem do nas, więc nie widzieliśmy ich twarzy. Gdy teraz o tym myślę, to powinienem się cieszyć, że widziałem tylko ich włosy. Byłem jednak jedynie 7-letnim chłopcem skupionym na zabawie w chowanego. Wraz z kumplem siedzieliśmy w ukryciu, rechocząc i czekając, aż reszta nas znajdzie. Minęło dużo czasu, więc w końcu postanowiliśmy się poddać i wyjść na zewnątrz. Po czym zdecydowaliśmy się zagrać jeszcze raz, zanim wrócimy do domów na kolację. Ponownie byłem szukającym. Policzyłem do 10 i zacząłem się rozglądać. Udało mi się znaleźć tylko jedną osobę, więc domyśliłem się, że reszta może chować się w fabryce. Wsunąłem głowę przez okno i zacząłem do nich krzyczeć. Wiem, że tam jesteście, wychodźcie. Nie odpowiadali, więc wszedłem do środka i wtedy poczułem coś dziwnego. Jedna z głów manekina była postawiona na wprost i patrzyła dokładnie na mnie. W momencie, gdy nawiązaliśmy kontakt wzrokowy, moje ciało zostało sparaliżowane. Moje serce zaczęło bić szybciej. W odróżnieniu od pozostałych manekinów, ten miał tors. Byłem tak przestraszony, że zacząłem płakać i krzyczeć. Nikt jednak nie przychodził mi z pomocą. W końcu manekin zaczął się ruszać, a raczej bujać na boki. Wziąłem się w garść i postanowiłem się temu przyjrzeć. Jego skóra była blada, a wzrok kompletnie pusty. Był to starszy mężczyzna, który wisiał na linie podwieszonej do sufitu. Jego ciało było ułożone na wprost mnie, zupełnie jakby na mnie patrzył. Bez namysłu wyskoczyłem przez okno i pobiegłem do domu. Gdy wróciłem, natychmiast opowiedziałem o wszystkim rodzicom, a ci zadzwonili na policję. Mój tata udał się do fabryki, a gdy wrócił, próbował mnie uspokoić. Ten incydent długo nie dawał mi spokoju i często pojawiał się w moich koszmarach. Niedługo później dowiedziałem się, że fabryka miała duże długi. Jej właściciel nie dawał sobie z tym rady, więc postanowił zamknąć fabrykę, a następnie się powiesił. Znaleziono również list przy jego ciele. Do dziś mam traumę, a pierwsze spojrzenie na jego wiszące ciało wyraźnie wyryło się w mojej pamięci. Od tego czasu zawsze mam problemy z oglądaniem horrorów. Jedyne, czego pragnę, to móc o tym na zawsze zapomnieć. W walentynki zawsze przypomina mi się przerażająca historia, która przydarzyła się mojej przyjaciółce parę lat temu. Wraz z rodziną mieszkała na dużym i luksusowym osiedlu. Dokładnie w dzień walentynek wyszła z domu i wtedy to się stało. Jej były chłopak wybiegł nagle zza rogu z wyrwaną kostką chodnikową w ręce i z całej siły uderzył ją w tył głowy. Moja przyjaciółka nie przeżyła uderzenia. Z budynku wybiegł ochroniarz, ale chłopakowi udało się uciec. A chwilę potem wszedł na dach jednego z budynków i skoczył. Parę dni później w tym samym domu pogrzebowym stanęły dwie trumny. Paradoksalnie stały w tej samej sali. Tego dnia rodziny zmarłej dziewczyny i chłopaka spotkały się. Wtedy ojciec chłopaka spojrzał na nich i powiedział: dołączmy do nich i pójdźmy na ich ślub za światach. Rodzice mojej przyjaciółki nie wytrzymali. Jej ojciec rzucił się na niego z pięściami i zaczął go przeklinać. W tym dniu wiele osób w domu pogrzebowym zachowywało się tak, jakby coś ich opętało. To wydarzyło się wiele lat temu. Byłem wtedy nowy w szkole i interesowałem się grafiką, dlatego uczęszczałem na dodatkowe zajęcia, które trwały 4 godziny i były w każdy weekend. Tego dnia bardzo nie chciało mi się na nie iść. Byłem trochę znudzony i musiałem odpocząć. Nie miałem pieniędzy, żeby gdzieś pójść, a w domu prawdopodobnie był mój tata, któremu nie spodobałoby się, że nie poszedłem na zajęcia. Siedziałem więc na przystanku i grałem na telefonie przez jakieś 30 minut. Znudzony chciałem wrócić do domu, licząc na to, że taty jednak nie ma. Wpadłem na pomysł. Zadzwonię dzwonkiem i sprawdzę, czy ktoś jest w środku. To było tak banalne. Był jednak mały problem. Musiałem dobrze się ukryć, żeby w razie czego mój tata mnie nie zauważył. Niemożliwym było uciec na korytarz, gdyż droga była za długa i było to ryzykowne. Moje mieszkanie jednak jest na parterze, więc mogłem po prostu schować się za murkiem oddzielającym parking od przejścia. Tak postanowiłem, po czym zadzwoniłem do drzwi. Nikt nie otwierał, ale nie mogłem działać pochopnie. Mój tata mógł równie dobrze spać w środku dnia, jak to miał w zwyczaju robić w weekendy. Zadzwoniłem więc kolejne 3 razy i poczułem ulgę. Byłem przekonany, że nikogo nie ma w domu, jednak wciąż musiałem być ostrożny. Czułbym się źle, będąc złapanym w tak naiwny sposób. Może udaję, że go nie ma, wiedząc, że to ja dzwonię. Zacząłem sprawdzać nasz balkon i okna. Spytałem nawet ochroniarza. Wciąż jednak miałem wątpliwości. Został mi ostatni sposób – zadzwonić do domu. Na szczęście telefony stacjonarne nie pokazywały wtedy numeru dzwoniącego. Poszedłem więc do budki i zadzwoniłem. Już miałem odkładać słuchawkę, słysząc piąty sygnał, jednak ktoś w końcu odebrał. Byłem tak zdziwiony, że natychmiast odłożyłem słuchawkę. Postanowiłem zadzwonić jeszcze raz, gdyż na zewnątrz było zimno, a ja chciałem w cieple pograć sobie na komputerze. Ponownie ktoś podniósł słuchawkę. Tym razem usłyszałem głęboki i głośny oddech. Myślałem, że to oddech mojego taty, bo ostatnio był trochę przeziębiony. Wola powrotu do domu była już we mnie zbyt duża. Postanowiłem wrócić i powiedzieć, że zajęcia skończyły się dziś wcześniej. Gdy wszedłem do mieszkania, jednak nie było w nim mojego taty. Tato, jesteś tu? Ucieszyłem się, że nikogo nie ma. Sprawdziłem każde pomieszczenie dla pewności. Sprawdziłem też, jak sucha jest umywalka, jak ciepły jest dekoder, czy nawet jak ciepłe jest łóżko. W końcu stwierdziłem, że w domu nie było nikogo od paru godzin. Odetchnąłem na kanapie, po czym nagle coś do mnie dotarło, a po moim ciele przeszły ciarki. Kto odebrał telefon jakieś 20 minut temu? Byłem przerażony i zacząłem powoli się rozglądać po domu. Nikogo w nim jednak nie było. Byłem o tym przekonany. Niedługo później do domu wrócili moi rodzice i kompletnie o tym zapomniałem. Gdy teraz o tym myślę, dociera do mnie, że w naszym domu mógł ukrywać się włamywacz, ale po co miałby odbierać telefon? Mógł uciec, gdy sprawdzałem umywalkę w łazience. Gdybym wtedy się na niego natknął, być może nie opowiadałbym wam teraz tej historii. Wychowywałem się w stanie Michigan. Moi rodzice przeprowadzili się tam, gdy miałem jakieś 6 miesięcy. Urodziłem się w niewielkim miasteczku o nazwie Mount Clemens. To to samo miasteczko, w którym w latach 90. działa się akcja serialu Nowe przygody Supermana. Dzięki temu miasto stało się dość popularne. Michigan to dość specyficzny stan. Jest położony na północy Stanów Zjednoczonych i graniczy z Kanadą. Większość ludzi, którzy się tu urodzili, zazwyczaj spędzali tu całe życie. Praktycznie cały stan jest otoczony przez jeziora. Nie licząc większych miast, cały stan pokrywają lasy. Mieszkałem na półwyspie Peninsula i przeżyłem tu wiele dziwnych doświadczeń. Opowiem wam o jednym z nich. Mieszkaliśmy na wzgórzu położonym 30 minut drogi od najbliższego miasta. Nasi najbliżsi sąsiedzi mieszkali jakieś 15 km od nas. Było tam cicho i rzadko przejeżdżały tamtędy samochody, ale jak już przejeżdżały, to zawsze czułem duży niepokój. Słyszałem je z bardzo daleka, przez wszechobecną ciszę. Oczywiście nie byliśmy jedynymi mieszkańcami na tej drodze, jednak droga nigdy nie była skrótem dla nikogo spoza okolicy. Nie mieliśmy nawet jakichś dokładnych oznaczeń adresowych, poza liczbami. Gdy dorastałem, kompletnie o tym zapomniałem i nie zwracałem uwagi na przejeżdżające auta. Znałem praktycznie wszystkie samochody, jakimi poruszali się nasi okoliczni sąsiedzi. W nocy jednak ich nie widziałem. Jedynie światło ich przednich lamp przeszywało mój pokój. Zawsze mnie to niepokoiło. Właściwie to ciężko mi opisać to uczucie. Byłem młody i przekonany, że nikt nie ma żadnego celu, aby jechać gdziekolwiek akurat tą drogą. Był rok 1996, a ja miałem wtedy 13 lat. Mój tata kupił dostęp do internetu. Można się domyślić, jak topornie to wtedy działało. Nie pamiętam z jakiego powodu, ale tata zamontował szklane szyby zaraz za biurkiem. Komputer w naszym domu był dla wszystkich i każdy go używał. Dziś każdy ma swój własny komputer lub laptop oraz całe mnóstwo innych urządzeń w kieszeni lub na nadgarstku. Gdy otwierałem szklane drzwi, moim oczom ukazywał się piękny widok. Cieszyłem się z niego przez około 2 dni, dopóki nie przytrafiła mi się ta dziwna rzecz. Była sobotnia noc, a ja siedziałem przy komputerze. Przeglądałem różne strony, rozmawiałem z ludźmi lub grałem w gry. Wtedy to usłyszałem bardzo wyraźnie. Dźwięk nadjeżdżającego samochodu. Jechał bardzo powoli naszą drogą. Zatrzymał się zaraz obok naszego domu. Obawy całego mojego dzieciństwa ziściły się tej strasznej nocy. Nieznane auto zatrzymujące się w środku nocy obok naszego domu nie mogło oznaczać nic dobrego. To, co zobaczyłem po chwili, na stałe wypaliło się w mojej głowie. Wciąż pamiętam to bardzo wyraźnie. Samochód się zatrzymał, a następnie otworzyły się drzwi pasażera. Z auta wybiegł mężczyzna, który ruszył natychmiast do drzwi kierowcy, po czym zaczął szarpać za klamkę. Było bardzo ciemno i nie widziałem każdego szczegółu, ale pasażer był wysokim i postawnym mężczyzną. Miał na sobie kamizelkę, dżinsy i czapkę podobną do tych, które noszą kierowcy ciężarówek. W końcu udało mu się otworzyć drzwi. Wyciągnął kierowcę i rzucił nim obok auta. Zaczął wydawać mu jakieś polecenia. Kazał otworzyć klapę auta, a gdy to zrobił, kierowca spojrzał na niego cały trzęsąc się ze strachu. Mimo sporej odległości wyraźnie to widziałem. Kierowca był zdenerwowany, a po chwili pasażer wcisnął mu do ręki łopatę. Pasażer wskazał miejsce na ziemi zaraz za zaparkowanym autem. Kierowca po chwili zaczął szybko kopać w tym miejscu. Kopał przez jakieś 3-4 minuty, po czym spojrzał na pasażera. Wymienili między sobą parę zdań. Po chwili pasażer podszedł do auta i zaczął wyciągać z paki coś sporego. Wyglądało jak biały śpiwór, w którym coś się znajdowało. Wrzucił to do dziury, po czym kierowca zaczął to zasypywać. Gdy skończyli, odjechali w kierunku, z którego przyjechali. Pewnie zapytacie, czy wyszedłem sprawdzić, co zakopali. Tak, zaczekałem do rana i poszedłem to sprawdzić. I to jest najdziwniejszy moment tej historii. Gdy wyszedłem na zewnątrz, dziura była pusta. Wiem, co widziałem. Na ziemi wciąż były wyraźne ślady ich samochodu, ale cokolwiek tam zakopali, tego już nie było. Po chwili za dziurą dostrzegłem ślady butów, które prowadziły w głąb lasu. Nie wiedziałem, jak się zachować. Trzymam ten niepokój bardzo głęboko w sobie i staram się myśleć, że to się nie wydarzyło. Nigdy nikomu o tym nie powiedziałem, poza moimi 2 najlepszymi przyjaciółmi. Im dłużej o tym myślałem, tym byłem pewniejszy, że były tam zakopane ludzkie zwłoki. Jednak kto i dlaczego miałby je stamtąd wykopać? Możecie myśleć, że mój młody umysł płatał mi figle, ale ja wiem, co widziałem. Pewnych rzeczy po prostu nie da się wyjaśnić. Czasem to i lepiej. Niewiedza może być w takim przypadku zbawienna. Zajmuję się obróbką dźwięku w jednej ze stacji radiowych i powiem wam, co przytrafiło mi się pewnego dnia. Pomieszczenie grafików i montażystów było wyjątkowo słabo oświetlone. Było tam ciemno, szczególnie w nocy. Wielu pracowników mówiło, że widziało tam ducha. Gdy byłam nowa w pracy i o tym usłyszałam, po prostu się zaśmiałam. Kto w to wierzy? Niedługo później przekonałam się na własnej skórze. Moje pliki czasem znikały z niewyjaśnionych przyczyn. Nieraz miałam z tego powodu rozmowę u przełożonych. Dlatego też często pracowałam w nocy, aby naprawiać swoje błędy. Korytarz wychodzący z pracowni był całkiem długi, a na jego końcu był niewielki magazyn. Trzymaliśmy tam dyski i inne sprzęty. Tylko upoważnione osoby miały do niego dostęp. Tej nocy słyszałam dziwne piski dobiegające właśnie z tego pomieszczenia. Nie tylko ja pracuję dziś do późna, pomyślałam. Wciąż jednak słyszałam ten drażniący dźwięk. Zastanawiając się, kto to może być, po prostu wstałam i wyszłam na korytarz. Otworzyłam drzwi do magazynu i wtedy... Ktoś był w tym pomieszczeniu. Kobieta z rozrzuconymi włosami leżała na podłodze i wydawała z siebie ten przerażający dźwięk. Brzmiało to trochę, jakby płakała. Nagle zaczęła wyrywać taśmy nagrań. Szybkość, z jaką to robiła, była wręcz nieludzka. Kobieta była w bardzo dziwnej pozycji i dopiero po chwili zorientowałam się, że nie ma dolnej części ciała. Pamiętam, że potem zaczęłam biec przez korytarz, krzycząc z przerażenia. Następnego dnia powiedziałam o tym swojemu szefowi. Wysłuchał mnie uważnie, po czym powiedział: być może szukała taśmy, przez którą zginęła. Do końca życia będę pamiętał tę historię. Pewnego słonecznego dnia, gdy byłem jeszcze nastolatkiem, Przechadzałem się po ulicach mojego miasta. Nagle zauważyłem mężczyznę ubranego w skórzaną czapkę, białą koszulę i podarte spodnie. Spacerowałem sam, więc byłem lekko zaniepokojony. Mężczyzna zaczął bez powodu do mnie mówić, pytając o moje imię i numer telefonu. Był przy tym wszystkim trochę nieobecny. Nie miałem przy sobie nic poza telefonem i pierścieniem, który dostałem od mojego dziadka, ale nie podejrzewałem, żeby mężczyzna chciał mnie okraść. Po chwili uśmiechnął się przerażająco i zapytał, czy może odprowadzić mnie do domu. Nie, dziękuję, poradzę sobie, odpowiedziałem. Już pomijając fakt, że mężczyzna dziwnie wyglądał i zachowywał się podejrzanie, to byłem wyjątkowo nieufną osobą. Wtedy powiedział, że chce mi coś pokazać z tyłu jego auta. Raz oglądałem pewnego youtubera, który robił filmy z ukrytą kamerą. Mężczyzna zachowywał się bardzo dziwnie, ale wtedy pomyślałem, że być może to jakiś żart. Poszedłem więc z nim do jego samochodu. Gdy stanąłem przy bagażniku, ten wsiadł do auta, aby go otworzyć. Czekając, usłyszałem jęki dobiegające z bagażnika. Byłem zaniepokojony. Otworzyłem bagażnik samodzielnie i nie mogłem uwierzyć w to, co ujrzałem. W bagażniku były związane dwie dziewczynki i jeden chłopiec. Błyskawicznie podbiegłem do niego i z całej siły uderzyłem w twarz niczego niespodziewającego się porywacza. „Co te dzieciaki robią w twoim samochodzie? Dlaczego są związane?” krzyknąłem. Bez skrupułów odpowiedział mi, że potrzebuje pieniędzy i chciał sprzedać ich organy. Byłem tak wściekły, że bez opamiętania zacząłem okładać go po twarzy. Gdy ten stracił przytomność, ruszyłem na pomoc związanym w bagażniku dzieciom. Zapytałem ich, co się stało, na co odpowiedziały mi, że spacerowały we trójkę, kiedy pojawił się ten mężczyzna i powiedział, że w bagażniku ma dużo fajnych gier i może im je oddać. Zanim zorientowały się, co się dzieje, było już za późno. Zadzwoniłem na policję. Czekanie na nich trwało całą wieczność. Przyjechali dopiero po 30 minutach. Wyjaśniłem im, co się stało, po czym policjanci aresztowali porywacza. Mężczyzna był pod wpływem jakichś substancji odurzających. Po paru dniach policja wręczyła mi medal, a ja zostałem bohaterem tych dzieciaków, których uratowałem. Mężczyzna został skazany na 37 lat więzienia. Mamy wielkie szczęście, że wszyscy wciąż żyjemy. Wolę nie myśleć, co by się stało, gdybym nie znalazł w sobie odwagi i nie zaatakował porywacza. Albo co gdybym nie otworzył zawczasu tego bagażnika. Prawdopodobnie nie opowiadałbym wam teraz tej historii. Kiedy byłam mała, miał miejsce wypadek, gdzie podczas zabawy jeden z klasowych kolegów mojej starszej siostry pośliznął się na lodzie i zmarł wskutek wstrząsu mózgu. Miał na imię Billy. Kilka lat później mama wspomniała mojej siostrze historię o Billim, jak siedziałyśmy w domu. „Hej, pamiętacie tego dzieciaka, który miał wstrząs mózgu? Twojego kolegę Billego?” Wtedy niespodziewanie ktoś zaczął pukać do naszych drzwi. Blok, w którym mieszkałyśmy, miał wspólny korytarz z kilkoma mieszkaniami tuż obok siebie. Ale było to stare budownictwo, więc zawsze słyszałyśmy przechodzących po korytarzu ludzi. Wtedy jednak nie było nikogo słychać, a ktoś po prostu zapukał do naszych drzwi. Moja mama, siostra i ja stanęłyśmy zdziwione, nie wydając przy tym żadnego dźwięku. Pomyślałyśmy, że coś jest nie tak. Pukanie nie ustawało, więc moja mama wreszcie zapytała: „Kto tam?” Wtedy ktoś z zewnątrz odpowiedział: „Czy jest Billy? Jest tu Billy? Czy Billy tu jest?” To była kobieta, która 3 razy zapytała o Billiego bardzo oschłym głosem. „Nie, nie ma go tu”, odpowiedziała moja mama, a wtedy na zewnątrz zrobiło się cicho. Gdy spojrzałam przez wizjer, nikogo już tam nie było. Nie usłyszałam nawet odgłosów kroków. Do dziś zastanawiam się, kim albo czym była ta kobieta. To nie do końca będzie straszna historia. Odkąd byłam dzieckiem, byłam niezdarna. Często więc przytrafiały mi się różne wypadki, a w jednym z nich prawie zginęłam. Od zawsze bardzo kochałam zwierzęta. Na środku ruchliwej drogi zauważyłam gołębia. Bez chwili namysłu weszłam na jezdnię, by mu pomóc. Tak jak mówiłam, byłam niezdarna i nie myślałam zbyt długo nad tym, co robię. Gdy tylko zrobiłam krok, usłyszałam wiele głosów dochodzących za mnie, wołających: uważaj! Wtedy przestraszona upadłam do tyłu, a gdy się rozejrzałam, nikogo tam nie było. Po chwili przybiegł mój starszy brat i wkurzonym głosem powiedział: ej, co ty do cholery wyprawiasz? Doskonale to pamiętam. Natychmiast mnie złapał i upewnił się, że nic mi nie jest. Byliśmy tam tylko we dwoje, ja i mój brat, nikogo więcej. Skąd więc dochodziły te głosy, które równo niczym chórek krzyknęły: uważaj?